przepraszam, że się tak skradam, ale mieszkam w Warszawie, a Legia zatrudnia Gonzalo Feio, a ja nie chcę dostać tacku. Jest! Jest! Legia wróciła do swojej natury. Udawała, że jest normalnym klubem przez jakiś czas, ale znowu pokazuje, że normalnym klubem nie jest, zwalniając Kostę Runialicia i biorąc w jego miejsce, jak donosi Tomasz Włodarczyk, Gonzalo Feio. Nie można oszukiwać swojej natury. Nie można. Legia chciała to zrobić. Dariusz Mioduski chciał to zrobić. Chciał przez pewien czas być człowiekiem poważnym. Poważnym zarządcą poważnego klubu w poważnym kraju. I przez jakiś czas się mu to udawało, nie ukrywajmy. Zatrudnił dyrektora sportowego, odsunął się w cień, wszystko zaczynało się zazębiać, Legia coś wygrała. No, normalność. Ale właśnie o to chodzi. Ludzie się nie zmieniają. Dopóki Dariusz Mioduski będzie w Legii Warszawa, nawet jej w okolicach, nawet jeśli nie będzie już właścicielem, a będzie tylko miał swój samochód na parkingu, niekoniecznie w tym klubie będzie normalnie. Nie, niekoniecznie. Nie będzie normalnie. No po prostu nie będzie normalnie. Ludzie się zmieniają bardzo rzadko. Dariusz Mioduski jest jaki jest, najwyraźniej się nie zmieni i nie zmieni się też Legia pod jego rządami. Udawali, starali się, żeby było normalnie, porządnie, według sensownego planu. No ale jest kwiecień, początek kwietnia, no już wiemy, że nie jest normalnie. Już tłumaczę, dlaczego moim zdaniem to, co teraz obserwujemy w Legii, nie jest normalne. Po pierwsze, zwolnienie Kosty Runialicia. Czy to jest aby na pewno dobry moment, żeby zwalniać trenera? Do końca sezonu zostało już naprawdę bardzo mało kolejek. Legia szansę na trofeum Pucharu Polski straciła jeszcze w poprzednim roku, a szansę na Mistrzostwo Polski de facto straciła, gdy przegrała z Widzewem na wyjeździe. Tam była seria dwóch remisów i porażki. Jeśli zmieniać, jeśli wierzyć, naiwnie, ale wierzyć w Mistrzostwo Polski, to wtedy. A teraz po co ta zmiana? Jaka jest szansa, że Legia sięgnie po Mistrzostwo Kraju? Żadna. Jaka jest szansa, że Legia zagra w europejskich pucharach? Wciąż spora. Z tym trenerem, z Kostą Runialiciem. Czy zmiana trenera w tym momencie zwiększa szansę Legii na europejskie puchary? Według mnie niespecjalnie. Zresztą po jakim okresie zwalniany jest Kosta Runialić? Dwa zwycięstwa i remis. I to remis nie z ŁKS-em, nie z Ruchem, nie z Puszczą, jak bywało wcześniej, kiedy Runialicia nie zwolniono, tylko remis z prawdopodobnym mistrzem Polski Jagiellonią. I to remis po dobrym meczu, bo Legia Warszawa w pierwszej połowie powinna Jagiellonii strzelić 2-3 bramki. Nie udało się, nie do końca wina Runialicia, więc naprawdę nie rozumiem, dlaczego jest on zwalniany akurat teraz. Zresztą, czy Legia jest w stanie spojrzeć trenerowi prosto w oczy i powiedzieć: słuchaj Kosta, myśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, żeby ci pomóc. To, że nie jesteś pierwszy albo chociaż drugi, to jest skandal, dlatego cię zwalniamy. Moim zdaniem nie. Co się dzieje zimą? Zimą odchodzi z klubu Muci i odchodzi Slisz. Slisz, bardzo ważny piłkarz. Kluczowy piłkarz. Muci, nierówny, ale jednak kocur. Pomagał, robił coś z niczego. No, z jakichś powodów zapłacono za niego tak grube pieniądze. I co dostaje w zamian Kosta Runialić? Morishitę i Zybę. Jeśli to jest dla włodarzy Legii wymiana 1:1, albo 3/4:1, albo 0:5, no to sorry. Moim zdaniem nie. To nawet nie jest wymiana 1/4:1. Trenerowi zabrano dwa bardzo ważne ogniwa, by dołożyć jedno przyzwoite i jedno anonimowe. Czy naprawdę nie zasłużył na to, żeby poprowadzić Legię chociaż do końca sezonu? Powalczyć o europejskie puchary? Pokazał, że potrafi to zrobić. Czy Gonzalo Feio będzie potrafił to zrobić? Nie wiem.
bo Gonzalo Feijóo nigdy o europejskie puchary nie walczył. Natomiast ktoś wstał w Legii i powiedział, nie, zmiana, zmiana trenera, musimy, coś mi się przyśniło, jedziemy. No i jest jak jest. Dlatego mówiłem, że w Legii jest normalnie, bo zatrudniono porządnego trenera, a to jest dla Legii dużo. Skoro wcześniej zatrudniała trenera od kobiet, jakiegoś dyrektora sportowego z Bóg wie kąd, kogoś tam jeszcze, no nie działało. Zatrudnili kumatego, zdaje się, dyrektora sportowego. No szło to w jakąś stronę, może nie najszybciej, ale szło. Wydawało się, że jest lepiej. No i jest ten początek kwietnia. Runiaj zwolniony. Moim zdaniem należało mu się poprowadzić tę drużynę chociaż do końca sezonu i rozliczyć go w momencie, jeśli nie wejdzie do europejskich pucharów. Dzisiaj potraktowano go trochę tak, jakby był gościem z przypadku i który nikt dla Legii nic nie wygrał. A jednak wygrał Puchar Polski, co może dla takiej Legii nie jest niczym wielkim, bo zdobywała ten Puchar Polski wielokrotnie, ale w ostatnich latach nawet ten Puchar Polski to jest jakieś wydarzenie. I teraz tak. Za Runiaicia przychodzi Gonzalo Feijóo. Był już w Legii jeden furiat Portugalczyk, Ricardo Sapinto, ale o ile on prosił asystenta, żeby poszedł do kościoła, gdzie dzwoni dzwon, by ten dzwon uciszyć i nie przeszkadzać w treningu, to Gonzalo Feijóo nie będzie nikogo wysyłał. On pójdzie do tego kościoła, wyrwie ten dzwon i wsadzi go proboszczowi w gardło. To jest inna skala furiactwa. Ricardo Sapinto to jest, ja wiem, lekko zdenerwowany kucharz. A Gonzalo Feijóo to jest Magda Gessler na sterydach. Tam będą latały talerze, tacki będą latały. No będzie się działo, naprawdę. Ricardo Sapinto, ratlerek, szczeknie, hał, raz, dwa. Gonzalo Feijóo, smok. Smok wawelski, ziejący ogniem. Wydawało się, że nikt poważny Gonzalo Feijóo z jego kartoteką wykroczeń nie zatrudni. No bo w Motorze Lublin rzucił tacką w prezesa, zwyzywał rzeczniczkę. W poprzednich klubach potrafił stanąć w szranki z trenerem. To jest wszystko, całego przedsięwzięcia są do przeczytania w tekście na Weszło, ja go Wam podlinkuję. Wydawało się, że taki trener nie może dostać pracy w poważnym klubie w Polsce, bo jednak ma za dużo za uszami. I mówiąc za dużo za uszami, mam na myśli to, że jak widzisz gościa z odległości 50 metrów, to tutaj wyrasta taki pałac kultury. Tak dużo ma za uszami. No ale najwyraźniej Legia Warszawa pod rządami Dariusza Mioduskiego nie do końca chce być poważnym klubem. Czy Gonzalo Feijóo to dobry trener, jeśli chodzi o umiejętności taktyczne, dotarcie do zespołu? Pewnie tak. Potwierdzają to piłkarze, potwierdzają to wyniki. Natomiast trener to nie tylko taktyka, to nie tylko kontakt z piłkarzami, ale to też trzymanie bazy, trzymanie się gruntu. A Legia ma jak w banku, że Gonzalo Feijóo prędzej czy później odleci, że nie wytrzyma tego, tamtego, śmego. W końcu się, krótko mówiąc, f***i. I jak się f***i, to wybuchnie. I znów, nie wybuchnie tak jak Sapinto. Nie będzie Pójdzie dalej. Mieduski albo o tym nie wie, albo nie chce wiedzieć, ale sądzę, że to drugie. Pytanie, gdzie w tym wszystkim rola Jacka Zielińskiego, który nie zatrudnił Marka Papszuna przez to, że Marek Papszun chciał mieć zbyt duże kompetencje. Jeśli Marek Papszun chciał mieć zbyt duże kompetencje, to gwarantuję, że Gonzalo Feijóo będzie chciał mieć równie duże kompetencje, jak nie większe. Cokolwiek mówić o Lechu Poznań, który jest klubem totalnie nieprzejrzystym, totalnie minimalistycznym, on by Gonzalo Feijóo nie zatrudnił, bo jest klubem mimo wszystko profesjonalnym. Po tych wszystkich akcjach nie zatrudniłby Gonzalo Feijóo Raków Częstochowa, bo jest klubem profesjonalnym. Nie wzięliby go do Pogoni Szczecin, bo w Pogoni Szczecin są klubem profesjonalnym.
Jagiellonia Białystok pod rządami Wojciecha Pretkiewicza i Łukasza Masłowskiego też jest klubem profesjonalnym. Nie zagrzałby tam Gonzalo Feio miejsca, ale w Legii ma się znaleźć. I tak oznacza to, że pod rządami Dariusza Meduskiego Legia Warszawa nie jest klubem profesjonalnym. I dopóki Dariusz Mioduski będzie tam w jakiejkolwiek roli, niestety się to nie zmieni, bo ludzie się nie zmieniają. Albo bardzo rzadko. No, nie Dariusz Mioduski.